Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Sitkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, historyk kina, autor 3 publikacji dotyczących animacji. Ostatnio wydał książkę Miki i Myszy i był to dobry pretekst, żeby zaprosić go do naszego studia. Dzień dobry, Pawle. Cześć. Z animacją jest taki problem, że wielu ludzi często nazywają bajkami i z góry przesądzają, tak jakby to było kino przeznaczone wyłącznie dla młodego widza, ale niezmiennie dorośli ludzie też się nią interesują. Jaki był powód, że ty zdecydowałeś się poświęcić swoją pracę naukową właśnie animacji? Ja wiem, prawdę mówiąc, przez dłuższy czas nie miałem żadnych ambicji naukowych. Filmem animowanym interesowałem się, bo zawsze wydawało mi się, że to jest kino inne, że to jest taki poligon doświadczalny, w którym dzieją się bardzo dziwne rzeczy, na które żaden twórca kina mainstreamowego, aktorskiego nie może sobie pozwolić. Z biegiem lat okazało się, że dałoby się coś też napisać o tym kinie animowanym i ta właściwie zwykła pasja przerodziła się w tej chwili w zawód. Teraz wydałeś książkę Miki i Myszy. Po krótkim romansie z polską szkołą animacji, czego tutaj mamy dowód, zdecydowałeś się powrócić do Disneya i jaki był tego powód? Również zadecydował przypadek. Jestem zafascynowany kulturą dwudziestolecia międzywojennego i grzebiąc w starych magazynach filmowych bez przerwy natrafiałem na ślady Disneya. Okazało się, że był wielką gwiazdą dwudziestolecia, że podrabiano go, że dyskutowano o jego filmach i tak zacząłem to zbierać, aż się zbierało na książeczkę. A jaka ta recepcja była dokładnie? Czy było tak, że wszyscy jak jeden mąż byli zainteresowani Disneyem? Ja czytałam w tej twojej książce, że na przykład ludzie traktowali myszkę Miki jak wielkiego boga, w sumie boginię, bo pisano o myszce w rodzaju żeńskim, jako celebrytkę i dziennikarze na łamach czasopism nawet zastanawiali się nad tym, jak wygląda życie myszki po pracy, czyli poza tymi filmami, w których ona gra. No tak, można powiedzieć, że świat oszalał w latach 30. na punkcie myszki Miki i Disneya, ale recepcja twórczości Walta Disneya w przedwojennej Polsce jest bardzo skomplikowana, bo to były bardzo skomplikowane czasy. Z jednej strony odzyskaliśmy niepodległość, z drugiej strony to jest ten okres, kiedy wojna już wisi kolejna w powietrzu. To jest okres, w którym do głosu dochodzą różne ideologie, gdzie pojawia się dyskusja, jak ma wyglądać w ogóle polska sztuka po 123 latach zaborów. I myszka Miki tu pełniła różne funkcje. No, z jednej strony świat się nią fascynował, z drugiej strony była symbolem amerykanizmu. Z jednej strony pozwalała ludziom odetchnąć od trudów wielkiego kryzysu, bo to było kolejne hasło związane z okresem dwudziestolecia międzywojennego, a z drugiej strony wydawało się, że dzieci przestaną czytać polskie baśnie, bo będą tylko fascynować się jakimś dziwnym stworem z oceanu. Ta rola była niejednoznaczna i przez to tak fascynująca. Walt Disney zrobił karierę nie tylko w Stanach, w Polsce i w Europie, w ogóle był bardzo lubiany. Tylko zastanawiam się, dlaczego to akurat Disneyowi udało się wybudować takie imperium animacji, podczas gdy w czasach, kiedy on robił karierę, udawało się również wypuszczać dobre filmy równie utalentowanym twórcom, takim jak chociażby Tex Avery, ojciec królika Bugsa, czy bracia Fleischerowie, którzy stworzyli słynną Betty Boop i Papaya. Jak sądzisz, dlaczego to akurat Disney się wybił? Przez splot różnych okoliczności, dzięki zbiegom okoliczności. Disney postawił wszystko na jedną kartę. Był filmowcem bardzo odważnym i nie zawahał się zainwestować całych zarobionych pieniędzy. Kilkakrotnie był na skraju bankructwa, po to, by rozwijać przemysł filmu animowanego na niespotykaną wówczas skalę, bo w latach 20. filmy animowane to były takie skromne dodatki przed głównym seansem. Wydawało się, że nie ma w ogóle sensu inwestować wielkich pieniędzy w to. Disney stwierdził, że zrobi z tego gigantyczną branżę przemysłu rozrywkowego i udało mu się to. Myszka Miki znacznie zmieniła swoje oblicze od pierwszych filmów do tych kolejnych. Uważasz, że to wyszło myszce Miki na dobre, czy raczej? Nie. Ja jestem zafascynowany tymi starymi filmami, gdzie właśnie Miki jest łobuzem, gdzie Broi podrywa swoją ukochaną, pije alkohol, pali papierosy. Ale oczywiście wielki sukces komercyjny przeszkodził w
w tym, by myszka odgrywała tak kontrkulturowe role. I w zasadzie to imperium Disneya po II wojnie światowej nie jest już tak interesujące właśnie jak w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy myszka Miki pełniła wiele funkcji, jednych irytowała, innych fascynowała. Dlatego to jest tak ciekawe. Teraz wróćmy na łono ojczyzny. W swojej książce piszesz o polskim artyście, rysowniku, reżyserze Włodzimierzu Kowańce. Nazywasz go polskim Disneyem i powiedz mi, czemu on w ogóle zawdzięcza takie określenie, taki przydomek? Przedwojenni publicyści też go nazywali polskim Disneyem, bo spośród szczupłego grona polskich animatorów okresu dwudziestolecia międzywojennego, tylko jemu udało się osiągnąć minimalny sukces. On próbował, zafascynowany twórczością Disneya, podjąć te wyzwania, więc nakręcić filmy w tym samym stylu, wypromować swojego bohatera i zrobić oszałamiającą karierę w światowej animacji, co mu się oczywiście nie udało. To taka postać zupełnie zapomniana, ale fascynująca, bo to był utalentowany amator, który przed trzydziestką zdołał nakręcić wiele ponoć interesujących filmów. Żaden nie przetrwał prawdopodobnie do czasów dzisiejszych. I rzeczywiście, dysponując bardzo prymitywnymi urządzeniami, bardzo prymitywnym sprzętem, udało mu się dość wiernie ten styl disneyowski podrobić. Był przed wojną troszeczkę noszony przez dziennikarzy na rękach jako taki właśnie przykład, że Polak potrafi, ale brak pieniędzy, brak perspektyw rozwoju tego rodzaju twórczości w Polsce sprawiło, że prędko o nim zapomniano. No niestety nie udało się nam wypromować takiego Disneya, ale wracając do Disneya amerykańskiego, do tego prawidłowego Disneya, chciałabym porozmawiać trochę o tym, jak wygląda kontynuacja jego tradycji dzisiaj przez wytwórnię Disneya. Z jej najnowszych produkcji ja widziałam chociażby Frankenweenie Tima Burtona. W tym miesiącu wyszedł również do kin Ralph DeMolka i chciałabym cię zapytać o tendencje w kreowaniu postaci bądź w wybieraniu świata przedstawionego. To znaczy, czy one w wytwórni Disneya w jakiś sposób zmieniły się od pierwszego filmu pełnometrażowego, to znaczy od Królewny Śnieżki z 1937 roku, czy może raczej wszystko zostało po staremu? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma już wytwórni Walta Disneya, nie ma też Walta Disneya. Dzisiaj to jest gigantyczna korporacja, która zarabia na telewizji, kinie, w internecie, produkcji gadżetów, na swoich licencjach. Tu przypomnę, że nie tak dawno temu Disney kupił prawa do postaci Marvela. I ta produkcja filmowa jest tylko jednym z elementów w tym portfelu różnych projektów. No i wytwórnia Disneya też kupiła, czy ta korporacja Disneya kupiła większościowy pakiet do Pixara, studia, które przez wiele lat było niezależnym producentem, no ale ten gigant położył na nim swoją rękę. I dzisiaj też trudno oddzielić, co jest produkcją Pixara, a Pixar zawsze miał apetyt na to, żeby wyznaczać nowe ścieżki, typu Toy Story, tak? A z drugiej strony mamy tradycję disneyowską, czyli takich filmów familijnych, opartych na starych, dobrych, sprawdzonych wzorcach. Czy to jest przejście tak jakby od tej nowej, grzecznej myszki Miki przez cały czas kontynuacji tego samego? Wydaje mi się, że tak, chociaż w dobie Shreka, w dobie innych animacji, które mają jakiś kontrkulturowy pierwiastek, w filmach, pod którymi podpisuje się Disney, chociażby pod filmami Tima Burtona, tam też można znaleźć odrobinę, nie wiem, czarnego humoru, tego wszystkiego, na co nie zgodziłby się Walt Disney z krwi i kości. Najpiękniejszym filmem disneyowskim ostatnich lat, jaki widziałem, to jest krótkometrażowy film Dziewczynka z zapałkami, który został zrealizowany tak, że mógłby w zasadzie powstać, nie wiem, w latach 50., więc za pomocą takiej tradycyjnej techniki czy stylistyki, dzisiaj już wypadałoby powiedzieć, rysunkowej. Film jest wzruszający, przepiękny plastycznie i zainscenizowany z takim rozmachem, jak na dzieło krótkometrażowe, że właściwie można zrozumieć, że tylko Disneya stać na tego rodzaju rozrzutność i tego rodzaju rozmach.
Ty mówisz o dziele, które zostało dzisiaj stworzone w sposób klasyczny, ale mimo wszystko nawet wytwórnia Disneya postanowiła pójść za ciosem i zrezygnowała z produkowania długometrażowych filmów animowanych, rysunkowych, bo to przestało być modne, przestało być wygodne dla twórców. I opłacalne. I właśnie, jak sądzisz, czy w dobie, gdy wszystkie filmy animowane, które wchodzą do kin, są przetwarzane cyfrowo, komputerowe, czy to jest dla animacji tylko i wyłącznie pozytywem, dlatego że doprowadza do jej rozwoju, czy może raczej sądzisz, że ta cyfryzacja sprzyja śmierci artyzmu sztuki animacji? Ciężko powiedzieć. W zasadzie film animowany nigdy nie był przywiązany do jednego medium, do jednej techniki. To chciałbym postrzegać film animowany jako takie wielkie laboratorium nowych środków wyrazu. I tutaj oczywiście ta technika cyfrowa też odegrała taką rolę. Się doskonale sprawdziła w wypadku pełnometrażowej animacji. Chociaż jako człowiek zafascynowany tym starym kinem animowanym, które uważam za kwintesencję filmu animowanego, no ubolewam, że już dzisiaj coraz rzadziej realizuje się filmy z staromodną techniką rysunkową. Ona była czasochłonna, bardzo kosztowna. Dzisiaj łatwiej jest wyposażyć hangar komputerów niż hangar pulpitów do rysowania ręcznego każdej postaci klatka po klatce. Ale też w animacji widać taką sinusoidę, w historii animacji taką sinusoidę. Pewne techniki odchodzą do lamusa, a nagle ni stąd, ni zowąd wracają w chwale, ponieważ w animacji cały czas liczy się określiłbym handmade, więc taka ręczna robótka, rękodzieło, tak? Więc jeżeli widzom przeje się ta cyfrowa rzeczywistość generowana za pomocą komputerów, no to odkurzy się te pulpity, które gdzieś tam pewnie stoją w hangarze i przypomni się tę starodawną technikę. No, tutaj dowodem na to jest twórczość Tima Burtona, który za pomocą tradycyjnej techniki lalkowej parcie kręci swoje filmy. Czyli nie wróżysz sztuce animacji śmierci? Nie, to tak jak, nie wiem, tak wróżenie śmierci całemu kinu. Już tyle razy wróżono kinu śmierci i za każdym razem te pogłoski okazywały się przedwczesne. Gotów byłem zaryzykować tezę, że w dziedzinie kina animowanego nigdy nie było tak dobrze jak teraz. Nigdy filmy animowane nie były tak obecne, tak łatwo dostępne i nie zdobywały tak wielu pieniędzy na produkcję i nie przynosiły tak wielkich zysków. Może to jest właśnie złota epoka, złoty wiek. Widzimy, że poznałeś kino animowane od podszewki. W takim razie na pewno masz jakiegoś twórcę w tej dziedzinie albo szczególny film, który jakoś zmienił twoje myślenie o sztuce animacji. Czy jest taki jeden film? Nie mów, że to jakiś film Disneya. Ja pozorom cenię sobie Disneya, chociaż oczywiście można byłoby mu zarzucić wiele grzechów, ale nie wyobrażam sobie, jakby miała wyglądać historia kina animowanego, czy w ogóle historia kina bez Disneya. Nie, ale Disney na pewno nie jest moim ulubionym twórcą, ale na pewno byliby to twórcy z jakiejś zamierzchłej przeszłości. Właśnie bracia Fleischerowie, może właśnie wspomniany przez ciebie Tex Avery, mistrz surrealizmu, groteski, przesady. Albo też może polska animacja, ta najbardziej klasyczna z lat 60., 70. A może, nie wiem, animacja rosyjska, na której moje pokolenie jeszcze się wychowało, począwszy od jakiegoś Wilka i Zająca, czy Kiwaczka, skończywszy na produkcjach bardziej artystycznych. Pewnie gdzieś w tych rejonach szukałbym swoich takich największych fascynacji.